Cześć wszystkim, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w 11 odcinku z serii Nauka Programowania od A do Z. Jestem tutaj też z Kasią i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o instrukcji warunkowej Switch. Powiedz może właśnie, co słyszałaś na temat tej instrukcji warunkowej. Switch, no to z języka angielskiego wiem, że to jest jakiś przełącznik, więc będziemy coś zmieniać, coś włączać, wyłączać, więc bardziej na takiej zasadzie to rozumiem. Dobra, więc może zacznijmy sobie od zadeklarowania i zainicjalizowania jakiejś zmiennej, na przykład typu tekstowego. Dobra, czyli string używamy. Okej. Okay. Tutaj może właśnie nazwij jakoś tą zmienną. Jakkolwiek, jak chcesz. Zmienna na przykład, albo x. No niech będzie właśnie dobra, x. Teraz jeszcze zainicjalizuj tą zmienną właśnie jakąś wartością. Napisz jakąś tam wartość, co ci przychodzi do głowy znowu. Warunek mogę? Dobra, zakończ instrukcję właśnie średnikiem. I teraz spróbujesz właśnie napisać tą instrukcję warunkową switch. Więc w kolejnej linii można napisać właśnie switch, tak jak samo słówko wskazuje w sumie. Teraz tak właściwie jak wszędzie otwieramy właśnie nawiasy okrągłe. I tutaj właśnie musimy, że tak powiem, wstawić jakąś wartość, tak? Jakąś wartość, którą chcemy, że tak powiem, analizować w jakiś sposób. Więc może właśnie skorzystajmy sobie z tej zmiennej x. Dobra. I teraz jak wszędzie musimy sobie wstawić tutaj nawiasy klamrowe. Okej. I w tych nawiasach klamrowych będziemy, że tak powiem, analizować tę wartość właśnie, tę wartość x. I teraz mamy coś takiego jak słówko case, czyli z angielskiego właśnie przypadek. A więc właśnie używamy sobie tego słówka case. I teraz musisz tutaj napisać jakąś wartość. Może być to naprawdę całkowicie inna wartość od tego warunku. A więc możesz sobie napisać właśnie teraz całkowicie inną wartość. Tylko, że to musi być właśnie wartość typu tekstowego. Z tego względu, że właśnie do czynienia mamy właśnie ze zmienną typu tekstowego. Więc napisz sobie teraz właśnie jakąś wartość w cudzysłowach właśnie. I napisz właśnie jakąś tam wartość inną. Ona może być całkowicie inna niż ten warunek. W sensie niż ta wartość właśnie warunek. Dobra, no to może być pierwszy. I teraz właśnie po tym case stawiamy dwukropek po tej wartości właśnie. Dwukropek? I tutaj na przykład wykonaj sobie jakąś instrukcję. W sensie wyświetl coś po prostu. Może właśnie wyświetl to pierwszy czy coś takiego. Napisz pierwszy właśnie. Tylko tu o czymś zapomniałeś oczywiście. A możesz sobie najechać nawet, zobaczyć, co tu jest nie tak. Może coś akurat podpowie. No ogólnie problem jest taki, że zapomniałaś o cudzysłowach, co nie? Bo z tego względu, że wartości tekstowe zawsze używam właśnie cudzysłowu do napisania wartości tekstowej. I dobra. I słuchaj, możemy sobie już tak naprawdę w tym momencie uruchomić program, zobaczyć, co się wydarzy. Właściwie, czy w ogóle coś się wydarzy. Widać, że nic się kompletnie nie wydarzyło. Z tego względu, że w żaden sposób nie obsłużyliśmy tutaj wartości warunek. A więc dopisz sobie teraz właśnie case dla wartości warunek. To jest jeden case. Aha, jeszcze kolejny case. Pod tą instrukcją, pod tą instrukcję system out println. Aha, dobra, rozumiem. Dalej w tych wąsach. Case, tu warunek. Tutaj piszemy już właśnie wartość faktyczną tej zmiennej x. I teraz wyświetlę sobie znowu właśnie, na przykład właśnie ten warunek. No może sobie właśnie skopiować tę linijkę. Dobra, jest super i właśnie odpalamy teraz program, zobaczymy, co się wydarzy. I widzimy, że tutaj faktycznie został teraz wyświetlony warunek. I możesz powiedzieć, czemu się tak stało? Tak powiedzmy, jak ty to widzisz? Dlaczego się właśnie wydarzyło to, co się wydarzyło teraz? Bo to słowo warunek na samym początku zainicjalizowaliśmy jako tutaj tak jakby włącz się, jeżeli będzie x, a x to jest warunek. I w przypadku, gdy napotkało warunek, to ma wyświetlić jakąś jakiś tekst. Znaczy, no jeśli chodzi o instrukcję warunkową switch, to ona zawsze jakby zostanie uruchomiona. Tutaj właśnie nie można myśleć, że czy to się odpali, jeśli jest warunek. W każdym razie właśnie jak sobie przechodzimy przez te wszystkie przypadki, to na początku
mamy przypadek pierwszy, czyli widzimy, że ta wartość pierwszy to nie jest wartość warunek, dlatego w tym przypadku to pierwsze nie zostanie wyświetlone. W następnym zaś przypadku właśnie już ta wartość jest taka sama, czyli mamy do porównania warunek i warunek, wiadomo, że to jest tak naprawdę to samo, dlatego ten warunek został wyświetlony. Ale teraz właśnie mamy coś takiego jak jeszcze w instrukcji warunkowej switch, jak słówko default. I teraz właśnie zamiast case'a zrobisz coś takiego kolejnego jak case, tylko że napiszesz tym razem default. Okej, ja jeszcze mam do ciebie pytanie, czy tutaj jakbym napisała coś innego, nie wiem, super. No to zobacz właśnie, czy to faktycznie zadziała. To jest w sumie dobre pytanie. I widzimy, że to się dalej wyświetliło, rozumiesz, bo jakby liczy się to, co jest to tutaj. Jest ważne. Tak, dokładnie. To, co jest w case tak naprawdę jest istotne, a nie to, jakie instrukcje sobie później wykonujesz. I tutaj widzisz, że możesz to wcięcie poprawić, bo tutaj ten default powinien być na takim samym poziomie. Jak case'y. W sumie to działało, okej. Dobra, i teraz tutaj stawiam tylko dwukropek, bo to jest jakby zachowanie domyślne. Dlatego tutaj stawiamy dwukropek właśnie i teraz znowu sobie wykonamy jakąś instrukcję w tym defaulcie. Czyli może wyświetlić właśnie chociażby to domyślny, czy też default, jak chcesz. Dobra, uruchom teraz program, zobaczymy, co się wydarzy. I teraz się zastanów, dlaczego wyświetlił się też domyślny, bo to chyba nie jest takie zachowanie, które chcielibyśmy otrzymać. Nie. A dlaczego to nie jest to takie zachowanie? Wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby wyświetliło się tylko super, co nie? Bo jednak jakaś, że tak powiem, wartość została dopasowana, więc dlaczego to domyślnie się wyświetla? Chcielibyśmy tego uniknąć chyba, co? No chyba tak. I pytanie, co teraz mogłabyś zrobić? Bo w poprzednim odcinku właśnie mówiliśmy o słówkach break, o słówkach continue, więc zastanów się, co można było tutaj zrobić, żeby to zadziałało. Tak, że po prostu ten warunek zostanie przerwany właściwie. Myślę, że tutaj po prostu to możemy zamienić na breaka. I to... Default możemy zamienić na breaka? Chyba tak. No to spróbuj tak zrobić. Zobaczymy, co się wydarzy. No niestety, jak widzisz, program tak naprawdę nie działa, bo to jest niepoprawna składnia tak naprawdę. Tutaj ten default był ok ogólnie. I to jest wszystko ok. Tylko, że tego breaka możemy, wiesz, gdzie użyć? Możemy użyć właśnie w konkretnych przypadkach. Więc możesz właśnie w tych case'ach wszystkich dopisać tutaj pod tymi instrukcjami wyświetlania break właśnie. Dokładnie tak. I teraz zobacz, co się właśnie wydarzy tak naprawdę. Pewnie będzie ten efekt, który chcemy. Czyli widzisz, że zostało się dla nas teraz tylko super, a domyślne nie zostało już wyświetlone. Z tego względu właśnie, że przerywamy tak naprawdę tą instrukcję, korzystając też ze słówka break. Dlatego break omówiliśmy w poprzednim odcinku. Także chyba jest wszystko dla ciebie zrozumiałe, co? Myślę, że tak. Ale jeszcze możemy sobie tutaj, że tak powiem, pokombinować i na przykład zmienić wartość tej zmiennej naszej x na jakąś inną wartość, kompletnie nie pasującą do niczego. Czyli jakąś kompletnie odstrzeloną, że tak powiem, wartość. Kod, na przykład tak. I teraz właśnie uruchom to switch test. Zobaczymy, co się znowu wydarzy. Dobry. I widzimy, że właśnie teraz zostało wyświetlone domyślne. A dlaczego tak jest, myślisz? Bo nie spełniło ani pierwszego warunku, ani drugiego warunku, więc w końcu wzięło nam, wyświetliło ten domyślny. Dokładnie tak. Więc co tu jeszcze? Możesz ewentualnie zmienić tą wartość jeszcze na pierwszy na przykład. I teraz powiedz, co się wydarzy, jak że przed Będzie tylko napis pierwszy. Tak najprawdopodobniej będzie i zobaczmy, czy tak z cybosem będzie. I tak czyli jest. Tak zgodnie z założeniami. I słuchajcie, tutaj jeszcze warto dodać, że w instrukcji warunkowej switch tak naprawdę nie musimy mieć tego tutaj fragmentu z defaultem. Ten fragment jest tak naprawdę opcjonalny, możemy go całkowicie usunąć i zobaczymy, że to też będzie działać. Z tym, że jeśli na przykład tutaj wstawimy jakąś wartość, która nie istnieje, na przykład literkę P, to zobaczmy, co się wydarzy. Tak naprawdę ta instrukcja warunkowa została, że tak powiem, ominięta właściwie, z tego względu, że żaden z tych tutaj, żadna z tych wartości nie została przypasowana, dlatego po prostu żadna instrukcja z tych tutaj wypisanych nie została wykonana. Możesz jakieś pytanie co do switcha? Myślę, że nie.
Także słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko już powinno być dla Was zrozumiałe, jeśli chodzi o instrukcję Switch. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. My się z Wami żegnamy, także cześć. Cześć.